Cześć, tu McGuffin. Mężczyzna porywa młodą dziewczynę i trzyma ją zamkniętą w piwnicy, aż się w niego zakocha. Dzisiaj pokażę wam film dramat-thriller z 2018 roku pod tytułem Hipopotamus. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Na początku filmu widzimy ranną młodą kobietę, która powoli odzyskuje przytomność w całkowicie białym pomieszczeniu. Gdy otwiera oczy, wpada w panikę i próbuje wstać, ale jej się nie udaje. Okazuje się, że ma rany na nogach, owinięte bandażami. Kiedy kobieta analizuje swoje otoczenie, pojawia się złowieszczy męski głos mówiący jej, że za dużo przespała. Mężczyzna przedstawia się jako Thomas Alcroft, jej porywacz. Wyjaśnia kobiecie, że planuje trzymać ją w niewoli, dopóki się w nim nie zakocha. Podaje jej imię Rabbi Watts oraz inne szczegóły z jej życia, tak jak skąd pochodzi i gdzie studiowała. Nawet opowiada o zawodach jej rodziców i tym, jak wie, że boi się ciemności. Rabbi wyraźnie nie ma żadnej pamięci o tym, jak znalazła się pod opieką Thomasa, ani o swoim życiu przed porwaniem. Płacząc, pyta Thomasa, co z nim zrobił, odnosząc się do ran na jej kolanach. Thomas mówi jej, że przerwa jej wiązadła i poucza, żeby się nie ruszała, jeśli chce kiedyś znowu chodzić. Informują także, że nie dotknął jej osobistych rzeczy, które znajdują się w czarnej torebce na krześle obok drzwi. Na podłodze obok Rabbi widzimy posiłek i mały kubek zawierający dwie tabletki. Thomas wyjaśnia, że dał jej dwie tabletki, jedną antykoncepcyjną i jedną przeciwbólową. Następnie opowiada Rabbi, jak będzie wyglądało ich życie razem. Dostanie codziennie jedzenie, pomoże jej się umyć i pójść do łazienki. Jej dni zaczynają się o 7 rano i kończą o 11 w nocy, a ucieczka jest praktycznie niemożliwa, ponieważ są kilometry od najbliższego domu. Gdy Thomas skończy, Rabbi pyta, czy ją napadł, na co on odpowiada, że nie. Thomas wychodzi, zostawiając Rabbi samą w pokoju. Na koniec sceny widzimy, jak Rabbi spogląda na swoją bransoletkę, na której jest wygrawerowany Rabbi X. Następnego dnia Rabbi jest wciąż w tym samym miejscu co wczoraj. Pusty talerz obok niej wskazuje, że zjadła danie przygotowane przez Thomasa, ale nie dotknęła tabletek. Thomas wchodzi do pokoju, by sprawdzić, jak się czuje. I wydaje zawiedziony westchnienie, gdy zauważy, że Rabbi odmówiła wzięcia tabletek. Błaga ją, żeby wzięła leki, bo jej ból będzie tylko się nasilał, ale Rabbi go ignoruje, kiedy odwraca się, żeby wyjść z pokoju. Rabbi pyta Thomasa, dlaczego to wszystko robi, na co on nie odpowiada. Thomas wychodzi, drzwi zamykają się z trzaskiem, a scena urywa się na czarno. Słychać desperacki krzyk Rabbi po drugiej stronie. Tego samego dnia wieczorem Thomas ponownie odwiedza ją. Tym razem pokój jest oświetlony ciemno-czerwonym światłem, sygnalizującym noc. Thomas ostrożnie przestawia ciało śpiącej Rabbi, także leży w pozycji embrionalnej na podłodze i wychodzi z pokoju. Następnego ranka Thomas przynosi Rabbi jej śniadanie. On jeszcze śpi, ale budzi się, gdy Thomas puka w ścianę. Gdy wychodzi zaspany i zamroczony, wyraz twarzy Rabbi zmienia się w poważny, ujawniając, że jej przyciemniony stan był tylko fasadą. Następnie przesuwa się w stronę swojej torebki, która znajduje się po drugiej stronie pokoju. Otwiera i przeszukuje swoją torbę. Wyciąga z niej lustro, w którym znajduje się jej dowód osobisty. Spogląda na nie zdezorientowana. Gdy dostrzega cień z małego okna, szybko wkłada swoje rzeczy z powrotem do torby, ale mały plastikowy worek upada i toczy się dalej. Rabbi wraca na swoje zwykłe miejsce i zauważa piłkę. Sięga po nią i udaje się schować ją do kieszeni. Zanim Thomas wchodzi do pokoju, przynosi jej tacelkę jedzenia i bada jej twarz. Zauważa, że cierpi i mówi, że powinna mu powiedzieć. Wyciąga rękę do kieszeni i wyciąga butelkę z pigułkami. Namawia Rabbi, by wzięła wyższą dawkę, a ona zgadza się. Karmi ją ręcznie pigułkami i odchodzi. Później widzimy kobietę unoszącą się w ciemnej wodzie. Okazuje się, że to fragment snu Rabbi. Budzi się zaniepokojona i próbuje wstać, ale zatrzymuje się, gdy przeszywa ją ostry ból w nogach. Thomas jest już w pokoju, siedząc na krześle obok Rabbi. Pyta go, kim jest i co zrobił jej. Thomas spokojnie mówi to samo, co powiedział jej pierwszy raz, gdy ją zobaczył w pokoju, że jego imię to Thomas Alcroft i że planuje ją przetrzymać, aż się w nim zakocha. Powtarza te same informacje, które zna o niej. Pyta, co zrobił jej nogą. On wyjaśnia natomiast, że to była konieczna procedura, aby ograniczyć jej możliwości ucieczki i że jej nogi będą się poprawiać w miarę upływu czasu. On informuje ją, że wszystko, co musi zrobić, to być posłuszną i brać swoje leki. Zapewnia ją, że nie ma żadnych ukrytych złych intencji, dając jej tabletki antykoncepcyjne.
Rabbi przypomina sobie swój codzienny harmonogram i jak małe są jej szanse na ucieczkę. Miejczarz Thomas odwraca się, żeby opuścić pokój. Ponownie pyta go, czy ją zaatakował. To wścieka Thomasa i on rzuca jej torbę, kiedy wychodzi z pokoju. Gdy zostaje sama, Rabbi sprawdza piłkę, którą schowała w kieszeni. Przygląda się także jej bransoletce. Później widzimy resztę dnia Rabbi. Thomas wykonuje terapię psychologiczną, kąpią używając Miki, a Rabbi wielokrotnie uderza piłką w drzwi pokoju wieczorem. Następnego dnia Rabbi zauważa ranę z tyłu głowy, idzie do torby i wyciąga lustro, ale nie udaje się dokładnie jej zobaczyć. Ostatecznie rozbija lustro na mniejsze kawałki i przygląda się bliżej swojej ranie. Zanim jednak zdąży cokolwiek zobaczyć, zauważy, że Thomas podgląda ją zza drzwi. Chowa kawałek szkła pod bandażem na swoim lewym kolanie i próbuje wrócić na swoje miejsce. Zanim jednak się to jej udaje, Thomas wchodzi do pokoju i podaje jej lek. Wieczorem Thomas odtwarza dźwięk, który ma zniechęcić Rabbi do poruszania się i ucieczki. Następnie sprząta i przestawia meble w pokoju, po czym zasypia na krześle. Budzi go budzik, po czym wychodzi. Następnie widzimy serię dni, które Thomas i Rabbi spędzają razem. Polega na tym, że Thomas przynosi Rabbi jedzenie i pomaga jej w higienie, a Rabbi większość nocy spędza grając w piłkę. Pewnego ranka widzimy Rabbi, bawiącą się przy rurach umywalki. Bałagan, jaki stworzyła, nie zdaje się niepokoić Thomasa, gdy wchodzi, aby jej przynieść śniadanie. Podczas gdy on bada, co zrobiła Rabbi, pyta, czy mogłaby mu zadać pytanie. Pyta, co by się stało, gdyby nie zakochała się w nim i czy zostanie uwięziona na zawsze, jeśli tak się stanie. Kontynuuje żartowanie z tego, co Thomas zrobił jej nogą. Thomas pyta ją, co może jej dać, co dezorientuje Rabbi. Thomas mówi, że oczywiście lepiej się czuje, skoro nawet żartuje z jej sytuacji. Twierdzi, że musi się nudzić i proponuje przyniesienie czegoś, co uczyni jej pobyt bardziej znośnym. Rabbi myśli przez chwilę i prosi Thomasa, aby przyniósł jej poduszkę, koc i książkę, żeby zabawić czas. Thomas zgadza się, po czym pyta ją o dwa rysunki na ścianie. Jeden krzesła, drugi mózgu, wykonane ołówkiem. Rabbi mówi, że są ładne. Thomas komplementuje ją, mówiąc, że wygląda lepiej i prosi, żeby powtórzyła, czego chce. I tak też robi. Następnego dnia Rabbi leży na materacu. Obok niej poduszka. Thomas wchodzi i daje jej książkę. Po przejrzeniu stwierdza, że już to czytała. Rabbi jest przytłoczona, ponieważ ta książka to jedyna rzecz, którą pamięta sprzed życia w niewoli. Thomas wyjaśnia jej, że może odzyskać część swoich wspomnień, jeśli zostaną wywołane przez pewne czynniki, co daje jej pewien promyk nadziei. Thomas oferuje pomoc w odzyskaniu pamięci, a ona mu dziękuje. Później, kiedy Thomas przynosi jej jedzenie, pyta Rabbi, czy czegoś chce. Mówi, że chce koszulkę z czerwonym krzakiem, a on natychmiast jej ją przynosi. Po mąchaniu Rabbi budzi wspomnienie. Uśmiecha się i pyta Thomasa, czy wiedział, że wybierze tę konkretną herbatę. Uśmiecha się i mówi, że to jedyna rzecz, którą pije. Pyta go, skąd zna wszystkie informacje na jej temat, na co on odpowiada, że przeprowadził badania. Później tego samego dnia Rabbi przygląda swoją książkę, natrafia na stronę wypełnioną pozornie bezsensownymi literami, ale kiedy kładzie na nich kawałek lustra, który wcześniej ukryła, w końcu widzi w lustrze kilka liter z napisem „Nie ufaj mu”. Kilka sekund później Thomas ostrożnie wchodzi do pokoju ze stołem. Okazuje się, że chciała, żeby zjedli razem kolację, co też zrobią. Thomas pyta Rabbi o książkę, a Rabbi ją chwali, zwłaszcza za jej zakończenie. Thomas uśmiecha się i próbuje złapać ją za rękę, ale ona się wyrywa. Pyta następnie, co się stało, choć na początku się wahała. Rabbi pyta Thomasa, ilu innych ludzi było przed nią przetrzymywanych w niewoli. Thomas zaprzecza jej zarzutom, ale Rabbi zdecydowano odkryć prawdę. Następnie oskarża Thomasa o prześladowanie, zniewolenie, napaść i morderstwo młodych kobiet takich jak ona. Zanim może mówić dalej, Thomas uderza pięścią w stół, co ją zaskakuje. Wyciera krew z ramienia i po raz kolejny zaprzecza jej zarzutom. Twierdzi, że nie chce, aby Thomas zrobił to wcześniej komuś innemu, ponieważ wierzy, że to, co ich łączy, jest wyjątkowe. Przysięga, że nie ma nikogo innego i wychodzi z pokoju. Gdy Thomas odchodzi, przerażona mina Rabbi znika, ujawniając publiczności, że tylko udawała. Następnego dnia Thomas informuje Rabbi, że jej nogi goją się, ale potrzebują więcej czasu. Kiedy wychodzi, Rabbi odwija bandaże z nóg i sprawdza obrażenia. Wygląda, jakby na jej nogach nie było żadnych cięć. Udaje się wstać i podejść do drzwi. Kiedy dotyka klamki, otwiera kolejne wspomnienie, które przedstawia mężczyzny i Rabbi przed jej drzwiami wejściowymi.
Rabi rezygnuje z próby otwarcia drzwi i wraca do łóżka, czytając niejasną wiadomość w swojej książce. Przypadkowo rozmazuje atrament, na którym była napisana wiadomość. Po tym jak poczuła atrament, który poplamił jej dłoń, zostaje odblokowane nowe wspomnienie. Tym razem przedstawiające ją samą, ukrywającą coś za cegłą w pokoju. Rabi usuwa cegłę i wypada kilkanaście zapałek, ujawniając, że niejasne wiadomości zostały napisane przy użyciu zapałek. Później Thomas i Rabi jedzą kolację. Prosi o świecę, aby stworzyć romantyczny nastrój. Gdy Thomas przynosi jej to i zapala, mówi jej, że powinni zacząć od nowa. Rabi się zgadza. Następnie Rabi opowiada Thomasowi o powracającym śnie, w którym tonie głęboko pod wodą. Kiedy opowiada szczegóły swojego snu, jej dłoń jest coraz bliżej zapałki. Mówi Thomasowi, że jej sny kończą się, gdy ktoś wyciąga rękę, by ją uratować. Pod koniec jej historii jej ręka jest na zapałce, ale Thomas trzyma ją. Rabi udaje, że kaszle i przykłada rękę do piersi, skutecznie biorąc zapałkę tak, aby Thomas tego nie zauważył. Na następnej scenie widzimy, jak Mion i Rabi pas gra w swojej książce, ćwiczy nogi i to, jak może używać rozbitej części lustra, jak obroni. Podczas gdy Thomas pomaga jej znowu chodzić, ona udaje, że jej nogi nie są w świetnym stanie. Pod koniec sceny zauważamy, że Rabi napisał w swojej książce „Baw się razem”. Następnego ranka Rabi jest widziana podczas pompek. Biegnie do łóżka, gdy słyszy, jak Thomas zbliża się do jej pokoju. Aby uniknąć podejrzeń, udaje, że czyta książkę. Sugeruje, że powinien pomóc jej ćwiczyć nogi przed kolacją, na co on się zgadza. Kiedy Thomas pomaga Rabi chodzić, ona po raz kolejny raz zachowuje się tak, jakby miała ranne nogi. Gdy udaje im się przedostać na drugą stronę pokoju, Thomas gratuluje postępów i stwierdza, że jeśli będą tak dalej postępować, mogą zjeść kolację na górze. Wieczorem Thomas i Rabi znów jedzą kolację. Oznajmia, że jest to wyjątkowy posiłek i namawia ją, aby go skosztowała. Po ukąszeniu Rabi odblokowuje kolejne wspomnienie, tym razem przedstawiające ją i Thomasa jedzących kolację w restauracji. Wygląda na to, że są na randce i dobrze się ze sobą czują. Na scenie Thomas prosi ją, aby zamknęła oczy i założyła naszyjnik, który dla niej kupił. Całuje ją w czoło. Następnie cofnęliśmy się do teraźniejszości. Rabi jest w szoku i pyta Thomasa, czy byli już razem. Thomas kiwa głową i mówi Rabi, że posiłkiem, który doskonale pamięta, był ich rocznicowy posiłek. Uśmiecha się do niego ze łzami w oczach. W nocy myje zęby, podziwiając dwa rysunki, które Thomas umieścił na ścianach. Zauważa napis Ro w jednym z rogów rysunku. Po ranku Rabi widzi kogoś na łódce, patrząc przez małe okno z jej pokoju. Później ona i Thomas rozmawiają o jej książce. Wspomina, jak bardzo była związana. Zaczyna wspominać ich wspólne wspomnienia. Kamera przechodzi na Rabi, która rysuje otoczona licznymi kredkami. Thomas śpi na jej łóżku. Gdy upewnia się, że głęboko śpi, Rabi cicho zbliża się do drzwi. Zanim je otwiera, Thomas mówi, że na zewnątrz jest zimno, więc potrzebuje płaszcza. Zamiast otwierać drzwi, schyla się po swoją piłkę, gdy Thomas powoli się budzi. Scena kończy się, gdy Rabi mówi, że nie może spać. Następnie scena pokazuje Rabi śpiącą w łóżku, a Thomasa okrywającego ją kocem, co wywołuje kolejne wspomnienia, które wydaje się być ich intymnością. Następnego dnia Thomas tańczy z Rabi, co wyzwala kolejne wspomnienie. Wspomnienie to dotyczy tańca Rabi i Thomasa, na przyjęciu, podczas którego Thomas wyznaje jej miłość. Rabi mówi, że tak go kocha i całują się. Po przeżyciu tego wspomnienia Rabi mówi Thomasowi, że teraz całkowicie wierzy, że byli razem. Później Thomas wyjaśnia, jak działa pilot zdalnego sterowania, który kontroluje całą elektronikę w pokoju. Włącza muzykę, a Rabi zaczyna tańczyć. Oboje się śmieją i całują, ale zanim zbliżają się do siebie, zaczyna płakać. Pyta go, jak do tego doszli. Thomas zgadza się jej to wyjaśnić. Wyjaśnia historię. Scena przenosi się w przeszłość. Widzimy Rabi czekającą na Thomasa przy barze. Jest ze swoim współlokatorem Nickiem, który otwarcie z nią filtruje. Thomas nie dociera na spotkanie z nią, ponieważ spóźnił się na pociąg, dlatego Rabi i Nick wychodzą do domu. Thomas zostawia Rabi wiadomość, że odbiera go jego przyjaciel Rob i że miejmy nadzieję, wkrótce się z nią spotka. Tymczasem Nick próbuje pocałować ją, a ona odmawia. Jednak on nalega. Powala ją do nieprzytomności i brutalnie atakuje. Widząc następstwa tego, co wydarzyło się, gdy przybył do domu Rabi, Thomas zabił wciąż pijanego Nicka. Zaniósł Rabi do samochodu Roba. Rob niechętnie zawiózł ich oboje do domu Thomasa, gdzie Rabi odzyskała przytomność. Okazuje się, że Rabi straciła pamięć w wyniku incydentu z Nickiem. Zanim jednak Rob zdążył wezwać karetkę, Thomas go zatrzymał. Kłócą się przez chwilę, ale Rob zgadza się pomóc Thomasowi w realizacji planu odzyskania pamięci.
Podróżują daleko na północ, gdzie Thomas zrywa więzi z Robem i dziękuje mu za pomoc. Thomas zabiera Robbie na opuszczoną farmę na wyspie, gdzie przytrzymują jako więźnia. W miarę upływu czasu Thomas zaczyna dowiadywać się o amnezji wstecznej, formie amnezji, w której osoba cierpiąca zapomina o wszystkim przed atakiem. Dowiedział się również, że pamięć Robbie zdawała się wracać do stanu sprzed ataku, ilekroć dużo spała. Thomas zaczyna pokazywać zdjęcia jej, aby przywrócić jej pamięć, ale początkowo nie reaguje. Próbując przyspieszyć odzyskiwanie pamięci, Thomas nauczył ją wyzwalać określone wspomnienie i kontrolować wzorce snu, aby mogła uczyć się dłużej niż jeden dzień. Kiedy daje ulubioną książkę, Robbie reaguje i pokazuje postępy. Thomas kontynuuje swoje wysiłki, ale stwierdza, że potrzebuje czystej karty, aby naprawdę odzyskać zaufanie i pamięć Robbie, więc zbudował biały pokój i wymyślił cały scenariusz dotyczący przecięcia więzadeł w nogach Robbie i bycia jej porywaczem. Kiedy Thomas kończy swoją historię, Robbie pozostaje we łzach i wydaje się, że odzyskuje pamięć. Oboje stają się sobie bliscy i zasypiają jeden na drugim. Robbie budzi się pierwszy i wyłącza zegarek Thomasa. Zanim zdąży włączyć się alarm, bierze kawałek rozbitego lustra i dźga go nożem. Zaczyna się czołgać, chcąc uciec, ale Thomas próbuje ją powstrzymać. Kopie go stopami i udaje się uciec na zewnątrz. Patrzy ze łzami w niebo nad sobą, po czym biegnie do łodzi, aż traci przytomność. Zanim zdąża uciec, budzi się w sali szpitalnej, a lekarz zapewnia ją, że wszystko będzie dobrze i że z powodu urazu może doświadczyć utraty pamięci krótkotrwałej. Okazuje się, że lekarzem jest Thomas, który po raz kolejny zaaranżował inny scenariusz, mający nadzieję na zdobycie zaufania Robbie i odzyskanie pamięci. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienie i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.